czego świadkiem jestem? Ja myślę, że jesteśmy świadkiem kolejnego fajnego wydarzenia w naszym mieście, związanego z nasadzeniami i poprawy estetyki w naszym mieście. Ale myślę, że to wydarzenie jest wyjątkowe, bo jeżeli w tamtym roku sadziliśmy tulipany troszkę obok od tego miejsca z budżetu miasta, to tym razem udało nam się nakłonić do współpracy naszą międzyrzeską firmę Dr. Gerard. Ona jest sponsorem dzisiejszych nasadzeń, ale co ważniejsze, są tutaj z nami jeszcze oprócz mieszkańców, są pracownicy firmy Gerard, którzy także włączyli się w tą naszą wspólną akcję. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa. Co prawda na efekty wizualne tej naszej pracy trzeba będzie troszkę poczekać, ale myślę, że już na wiosnę będzie tutaj ładniej, fajniej, przyjemniej i piękniej. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na placu Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim, czyli centralny punkt miasta. Te trawy, które sadzicie, pewnie mają swoją nazwę, jaka to jest odmiana. Oj, to już nie do mnie pytanie, co oprócz traw sadzimy? Jest zielona. Jest zielona, ale może też być siwa w pewnym momencie. Ale sadzimy także czosnek ozdobny, różnego rodzaju krzewa, drzewa. Więc myślę, że wszystko będzie fajnie razem współgrało i fajnie wyglądało. Z reguły zajmujecie się ciastkami jakimiś, słodyczami. Co dzisiaj robicie? Dzisiaj sadzimy zieleń dla Międzyrzeca, dla mieszkańców Międzyrzeca. Wierzymy mocno jako firma, że rzeczywiście chcemy się lokalnie angażować w to, co robią ludzie tutaj, ale też stwarzać dobre środowisko do życia i właśnie dzisiaj dlatego sadzimy zieleń wspólnie z miastem Międzyrzec i z władzami miasta Międzyrzec. Jak to w działach HR bywa, na pewno była burza mózgów, no i pomysł na to, ale były pewnie inne pomysły. Jak do tego pomysłu doszło? Dlaczego żeście wybrali akurat tą realizację? Z naszej perspektywy rzeczywiście ostatnio jako ludzie bardzo dużo złego robimy, jeżeli chodzi o niszczenie naszego środowiska i jesteśmy przekonani o tym, że powinniśmy więcej robić. Z naszej jako ludzi, żeby nie było tak, że... Tak, z naszej jako ludzi, nie jako Dr. Gerard, oczywiście, że tak, ale jako ludzie rzeczywiście zanieczyszczamy środowisko, nie dbamy o to środowisko i myślę, że ta inicjatywa, mam nadzieję, będzie początkiem kolejnych, żeby polepszyć stan naszego powietrza i środowisko naszego życia. Czy pracownicy biorący udział dzisiaj w tym wydarzeniu i dzieciaki mają wolne w szkole jutro i pracownicy w pracy? Jutro nie, ale dzisiaj rzeczywiście wszystkie osoby, które się zaangażowały, które chciały wziąć udział w tej akcji, mają dzień wolny. Jako kobietę zapytam, bo chyba największa wiedza, jakie to są odmiany, co my w ogóle sadzimy dzisiaj? Sadzimy dzisiaj dużo traw, sadzimy też czosnek, sadzimy kilka drzew. Mamy nadzieję, że będzie to pięknie wyglądało, ale też chcielibyśmy, żeby w końcu trochę tej kostki, żeby zniknęło. No chcielibyśmy, żeby trochę zdjąć tej kostki, nie wiem na ile to możliwe, ale mam nadzieję, że będziemy coraz to bardziej się przesuwać w kierunku tej kostki. Uważam, że jeśli ta akcja Wam pójdzie znakomicie, to pewnie pomysł na kolejne. Tak, rzeczywiście rozmawiamy z miastem, co możemy zrobić jako kolejne działania. Pewne pomysły pojawiły się, ale pewnie będziemy realizować już je po zimie, więc podejrzewam, że na wiosnę zobaczycie nas znowu na ulicach. Podoba Ci się to, co teraz robicie tutaj? Tak. A co robicie? Sadzimy drzewa. Czy to jest ważne według Ciebie, żeby było więcej zieleni? Tak. Drzewa co nam dają? Tlen? Powietrze? Tlen? Czyste powietrze? Tak. Ile już dzisiaj drzewek posadziłeś? 30. Co ty dzisiaj tutaj robisz? No nie wiem, po co. Sadzę rośliny. Sadzisz rośliny. Czy to jest trudna robota? Tak. Trudna? Co jest najważniejsze z tej pracy? Co trzeba zrobić od początku? Co trzeba zrobić? Dołek. Dołek. To musi być odpowiedniej głębokości, czy niekoniecznie? Odpowiedniej. Głębokości odpowiedniej. I później co się robi? Wkłada nasiono. Nasiono bądź roślinę, tak? Tak. A nasionko bądź roślinkę wkłada się korzeniem do góry, czy korzeniem do dołu? Korzeniem do dołu. Dobrze, dobrze. A będziecie to później podlewać, czy nie będziecie podlewali? Będziecie podlewali? Będziemy. Będziecie? Będziecie dbali o to miejsce? Tak. A wiecie, że jesteście jednymi z najwspanialszych młodych ludzi, jakich spotkałem dzisiaj? Świetna robota.